A poza tym, ponieważ ja na szczęście czy nieszczęście jestem gadułą, więc czasami to ja coś pogadam więcej i tak dalej, więc po prostu rozmowa, co jakby się okazało, że nie wiem. Gdzieś się spotkaliśmy, się poznaliśmy, jedziemy samochodem i pierdzielimy. Tak jest. Słuchaj, jakbyś chciał, to tam jest po boku Red Bullik, a jakbyś chciał, to tu masz wodę. No to jest już woda dla ciebie. A, dziękuję bardzo. Tak, wiesz co, ja sobie też zapomniałem, wezmę wodę. Przygotowałem dwie. Przepierdzieli, łupał taki, że... No nie, no katastrofa, dużo, no to najgorsze. No ja chodziłem spocony cały dzień. Nie wiem, bo tam czy ja się... Po co, bez ciepło, czy co? Nie no, dobrze się czuję, więc nic nie jest, ale... Człowiek zaczyna myśleć, czy się przeziębił, czy co, cholera. Jasna. Kurde. Zacznę od razu. Proszę Państwa, dzisiaj mamy specjalnego gościa. Arkadiusz Brzusek, cześć, Szymanko. Witam. Polski utytułowany kickbokser, a już niebawem zawodnik MMA. Może nawet nie niebawem, no już ćwiczysz pewnie od jakiegoś czasu. No, MMA to zacząłem trenować tak tylko, na tym się zacząłem skupiać po mojej ostatniej walce w marcu, od marca. Wcześniej z uwagi na to, gdzie mieszkam i co tutaj jest najpopularniejsze, no to zdarzało mi się tego MMA liznąć. Dużo jeszcze kiedyś startowałem w Sandzie, to jest taka formuła kickboxingu z zapasami, z rzutami. Czyli prawie jak MMA. Tak, do obalenia. Jak kogoś przewrócić, to masz punkt, sędzia cię podnosi, wstajesz, wybijesz się dalej. Ale jeszcze w parterze jest też walka, czy nie? Nie. Aha, no, jak dobra, przewrócisz, okay. To jest bardziej jak judo, chociaż w judo też jestem parter. No nie, w judo masz parter jak cholera, słuchaj. No to nie, no to tutaj... Ja się chwaliłem nawet, że ja chodziłem na judo jako dziecko. I to nawet chyba za 4 lata. Nie. Byłem w tym beznadziejny, ale chodziłem. No, dzieci chodzą, no. Dzieci ubierają ludzie w kimonka i fajnie to wygląda. Dzieci wysyła się na takie treningi. Zresztą kiedyś to chyba tylko judo było, nie? W Polsce. Nie, było karate i judo. A ja to wiesz, no ja chciałem chodzić na to, bo tam wiesz, zobaczyłem Bruce Lee czy coś, tam akurat Bruce Lee to był kung fu, ale wiesz, no tam kimono to już właśnie tego, no i chciałem być, wiesz, twardzielem, no nie? A nie było to dla mnie, ale wydaje mi się, że ta forma aktywności na pewno mi nie zaszkodziła i... No i właśnie tak naprawdę, to tam się najwięcej, przynajmniej w tym naszym amatorskim wydaniu, to się odbywało właśnie w parterze, bo też żeby rzucić kogoś, to się prawie w ogóle nie zdarzało. Czyli się przewracaliście sami? No tam wiesz, ktoś tam się siłował w końcu tego i tam było, żeby w końcu tam założyć tą jakąś dźwignię, taką czy śmaką. Słuchaj, widziałem tą twoją walkę, w ogóle tą numer jeden. Co? Musimy do tego wracać? No tak, no bo to jest super, no bo ja cię chciałem pochwalić, no bo to... Chyba, że tak. Kurde, no stary, no wiesz, ja tak oglądam, mówię, kurde, no tutaj raczej jesteś w odwecie, a tu takie coś, fuh, kurde, no nie? I potem słuchałem sobie gdzieś jakieś rozmowy i tak się... przewijało takie słowo, no, może to nie było powiedziane w jakimś negatywnym wydaniu, ale że tu ci się fuksnęło raz, że drugi raz, że tego, ja tak się zastanawiam, czy często ci się tak fuksi, a z drugiej strony czy też trochę cię nie wkurza, że ktoś, że używa się tego typu stwierdzenia, no bo widać, że jak tak to już nie jeden raz się fuksnęło i tak dalej, to jednak coś w tym jest chyba zaplanowanego, czy jak ty znaczy, na to patrzysz? No, jeśli mówimy w kontekście tylko pierwszej walki, tutaj jest Badrem Harim, no to słuchaj, no szczęście sprzyja lepszym i szczęścia trzeba mieć. Sukces to się składa między innymi ze szczęścia i ciężkiej pracy, talentu, no ale ze szczęścia też. I gdzieś to szczęście jest potrzebne. No ja, wiesz, biłem się z gościem, który mnie, jego nazwisko trochę mi głowę przyblokowało i mimo, że byłem naprawdę dobrze przygotowany, to nie potrafiłem jakoś za dużo pokazać w tej walce. I
pokazać wystarczająco. Pokazałem wystarczająco. To, co zrobiłem, no słuchaj, próbowałem to robić pół walki, może nie tylko na głowę, gdzieś tam jeszcze pod pachę szukałem miejsca i próbowałem to robić pół walki, mi się udało w końcu. No, obraz walki nie był jakiś z mojej perspektywy ciekawy. Dosyć szybko zostałem posadzony na wątrobę, a to naprawdę odbiera chęci i tlen i wszystko. No ale ja widziałem, jak to było po tym kopniaku. Nie, to było pierwsze liczenie, było do tego liczenia pierwszego, no to było ok, uważam. Trafiałem, robiłem, że tak powiem, plan, realizowałem, nie jakoś skrupulatnie, jak sobie zakładaliśmy, ale starałem się go realizować, czekaliśmy na moment, aż się rozkręcę. No i zostałem dosyć szybko złapany na wątrobę, a to był naprawdę taki cios, że był kurwa potężny. I po nim się zebrałem, naprawdę przez pół minuty to nie mogłem złapać oddechu i dalej starałem się jakoś uspokoić sytuację. No i co? No i cały czas tą nogą gdzieś machałem, starałem się go trafić i coraz, że tak powiem, z każdą sekundą walki, no bo to walki są krótkie rundy, z każdą sekundą walki gdzieś traciłem wiarę w te pojedyncze strzały, na które się nastawialiśmy tak naprawdę, na pojedyncze strzały w tej pierwszej walce, no bo bez sensu było wchodzić w wymianę z Badrem Harim, który wiesz, który nie przegrał jeszcze chyba w życiu żadnej wymiany, może jedną i otwartej. W końcu przegrał taką, no może dobra, no, to nie wymiana. No, złapałem go na kontrę, tak panowaliśmy. Kontrować, zaczepiać i kontrować jednym ciosem i się zawracać do gardy, bo ci, co zawsze z nim próbowali kontrować dwoma, trzema ciosami, to źle kończyli. I no i szczęście, ja wiem, wiesz, równie dobrze można powiedzieć, że on miał szczęście, że mnie, że mu zostawiłem miejsce na wątrobę tak szybko, wiesz, o co chodzi. No bo też mnie trafił, fajnie mnie złapał. Ja naprawdę, wydawało mi się, że szczelną mam gardę i znalazł gdzieś tam małą lukę. No i tak, miał może też on szczęście, że kurwa, ja taki spięty wyszedłem, że dwa lata się nie biłem przed tą walką. No, dużo było takich komentarzy, że gdzieś tu jakiś lucky punch, coś. Cieszę się, że druga walka była. Cieszę się, że wyglądała jak wyglądała, no bo rozwiałem trochę jakieś wątpliwości, myślę, co do swojego poziomu przede wszystkim. Co mogę więcej powiedzieć? No, cała ta sytuacja z tamtą ligą w ogóle do Ciebie wkurza, czy masz już to w dupie? Wiesz co, ja jakiś tam minimalny niedosyt gdzieś z tyłu głowy jest, bo na dzień dzisiejszy to mi niczego nie brakuje, żeby dalej być w czołówce Glory i wiesz, i niewiele mi brakowało, no byłem bardzo blisko walki o pas, tak naprawdę jedna walka mnie dzieliła, miałem tylko eliminator przed sobą, miałbym po tej walce i to też z zawodnikiem, którego występ ostatnio oglądałem i wydaje mi się, że bardzo duże szanse na to, że do tej walki mojej o pas by doszło są. No co, wkurza mnie tak, no wkurwa mnie, bo muszę, wiesz, mamy bardzo dużo formalności z tym związanych. Ja obecnie jestem, stoczę batalię z tą organizacją prawną i wiesz, oni mi też nie do końca zapłacili za walkę. Tak? I no, ja tam były takie, że chuj. Ja sobie tam słuchałem i o tych ich listach i kiedy to w ogóle nastąpiło i tam o SMS-ie i tak dalej. Tak. Ale gdzieś mnie to ominęło, że pieniędzy nie dostałeś. No bo nie chwaliłem się raczej tym, bo no, to, kurwa, to jest przykre, że ty robisz, wiesz, przygotowujesz się, robisz robotę i jeszcze tam, wiesz, potraktowali mnie już od pierwszej walki jako takiego, kurwa, no bardzo mnie do siebie zniechęcali, wiesz, tam były takie numery. Nawet po tej pierwszej walce, kurde, jakiś z dupy gościu przychodzi, kontrolę mi robi antydopingową nagle po walce, bo wygrałem, wiesz o co chodzi. I nie wiem, no tam się wiele rzeczy działo takich wokół, przed tą drugą walką też jakieś nie było face to face na ważeniu, bo gala jest, wiesz, wysokiego ryzyka, nasza walka, a nagle nie przeszkadza im dzień później na halę wpuszczać tłum moich kibiców i tłum jego kibiców, nie? Razem. A to jest... Często się tak zdarza w sportach sztuk walki, że tak się chroni tego swojego headlinera, czy jak to nazwać, tego konia? Myślę, że często, ale to jak ci właściciele Glory, to idiotyzm, to jak właściciele Glory to zrobili, to sami z siebie zrobili pośmiewisko, wiesz. No bo można w jakiś sposób, są zawodnicy w dużych federacji, którzy mają gdzieś tam taką osłonę od góry, można jakoś pomijać pewne zestawienia, dobierać, że tak powiem, bardzo bezpiecznie przeciwników, no ale wiesz, to co zrobili w Glory,
To już, tak na bezczela było. Wywalili mnie, bo wygrałem walkę drugą, można powiedzieć, no wygrałem, nieoficjalnie, ale wygrałem, bo według regulaminu ja tą walkę wygrałem. Wywalają zawodnika, który też, no, Bogu ducha winny jest, nie mam wpływu na to, co się dzieje na trybunach. To powiem tak, no ja jestem po spędzonym teraz aktualnie miesiącu w Holandii. W Holandii tam każdy z nimi jedzie, każdy drze z nich łacha, każdy im ciśnie, nawet zawodnicy, którzy aktualnie jeszcze tam walczą, nie? Okej. Okay. To jest to, co... To jest idiotyzm. Tam nawet jeden właściciel z drugim mają odmienne zdania na ten temat, nie? A czy ty gdzieś, nie wiem, miałeś jakiś może przeciek informacji albo, nie wiem, gdzieś to wyczytałeś z twarzy czy z czegokolwiek, że co na ten temat twój przeciwnik? No bo, kurde, ja tak sobie wyobrażam, a może, nie wiem, może jestem naiwny, znaczy... Często się okazuje, że jestem, ale jest jak ja... Ja nie chciałbym, kurna, wygrać nie wygrywając. Czujesz, o co mi chodzi? No, a ja ci, ja wiem, o co ci chodzi. Nie chciałbym tego. Chciałbym wiedzieć, że kurwa wygrałem, a jak nie wygrałem, no to kurna, dobra, ty pieprzyć to, przybić piątkę. Przyznać się przede wszystkim do tego, przybić ale... piątkę, przyznać tak. Kurwa. No żeby jest, tak wiesz, wojowniczo było, no tak to jest coś honorowego, cholera jasna. To jest bardzo dobre pytanie, bo ja mam na to jakąś swoją teorię, no... No to trzeba nie mieć wstydu, żeby udawać, że się nic nie wydarzyło, nie? W takiej sytuacji. No a tam druga strona, no to w ogóle, wiesz, ta walka w ogóle nie miała miejsca. Jedna i druga. I teraz będzie walka Badra Hariego z Alistarem Overeemem. Była konferencja prasowa. To tam w ogóle słowo nie zostało rzucone o tej gali, o tej jego walce poprzedniej. I tam jest mental, znaczy mental, może nie mental, bo mental może jest odmienny. Tam... rozmowa jest o jego przyszłej walce w ogóle w kontekście, że wiesz, super wydarzenie, jestem zmotywowany, wjeżdżam, jestem najlepszy, wiesz, o co chodzi. No kurwa, mi by było głupio po takich dwóch, co jakim dwóch, 7 ostatnich walk w PC-y, to mi by było w ogóle głupio wyjść do ringu. A czyli tutaj jest, wiesz, tutaj jestem, ja jestem... Przemilczenie najlepszy. Sytuacji. No to nawet jest mało powiedziane, że przemilczenie. No tak, no nie wydarzyło się nic i teraz jest walka. W ogóle ta walka dla mnie znaczy więcej niż te inne poprzednie. I jeszcze tam zostało, że to takie słowa, poprzednie walki były śmieszne. To dla takich walk jak ta się żyje. Kurwa, były śmieszne, takie śmieszne, bo kurwa 7 razy się przegrało. No nie wiem, to mi się nie mieści w głowie w ogóle. Naprawdę trzeba nie mieć wstydu. Ale chuj tam kładę. Było, minęło. Wracając do pierwszego pytania, jest taki mały z tyłu głowy gdzieś tam, tak wspomniałem, taki niedosyt, bo mogłem, kurde, naprawdę jeszcze w tym kickboxingu coś dla samego siebie, dla mnie to było duże osiągnięcie. Może dla ludzi walka o pas Glory, sama walka o ten pas, to nie jest największe osiągnięcie świata, dla mnie to było wielkie, że byłem pretendentem, brakowało naprawdę mało i to było na wyciągnięcie ręki, ale no, wiesz, tak jak wspomniałem też w trailerze w Kazumie, to pytali, takim naprawdę wielkim marzeniem to było, nie wiem, dużym marzeniem jest dla mnie spełnionym podpisanie kontraktu z KSW. Ja zawsze sobie wyznaczyłem tą granicę, do 30. Chcę się bić w kickboxingu i do MMA, bo wiadomo, pieniądze, ale w kickboxingu chciałem coś osiągnąć. Tak zawsze, ja to powtarzałem od zawsze, jak z ludźmi o tym rozmawiałem, no i kurde, ta sytuacja mi umożliwiła to, no bo ja się bym musiał z Glory jeszcze 3 lata bujać, wiesz. To jak to się mówi, może wiesz, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kontrakt jest rozwiązany, to mnie bardzo cieszy. Jakby, mówię, jakby mi zapłacili i zmienili werdykt na moją wygraną, to ja bym nawet, stary, kurwa, zapraszał ludzi do oglądania gala. Bo znaczy śmieję się, ale wiesz, co mam na myśli, że tylko tego im brakuje do pełni szczęścia na ten moment. No najważniejsze dla mnie w tym wszystkim jest to, że kontrakt jest zerwany i mogłem iść do KSW, które no, otwiera mi... Mój trener fajnie to powiedział tak ostatnio w wywiadzie tam w Holandii, że zamknęli dla nas małe okno i żebyśmy mogli sobie otworzyć duże drzwi. KSW mi otwiera wielkie drzwi i myślę, że no, Glory by mi takich nie było w stanie otworzyć. Fajnie. Fajnie w ogóle też, że to u nas takie gale są właśnie, które tak otwierają te drzwi. To tak, jest jakby coś zajebistego. Jakby, wiesz, ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które żyło w tym poczuciu, że u nas wszystko gorzej. To gorzej, tamto gorzej, kurna, gorzej śpiewają, gorzej się biją, gorzej, kurna, rzucają kijem, gorszy samochód, kurwa. A to wcale nie. Nieprawda, kurna. Nie, sporty walki polskie są na... Szczególnie MMA.
no, sporty walki, że kickboxing nie jest na najwyższym poziomie. MMA jest na najwyższym poziomie, to nawet Alistair Overeem mówi, że dla niego w Europie numer jeden, jeśli chodzi o MMA, to jest Polska. Całokształt. Gale był na KSW, to był zachwycony. Gale, poziom sportowy, teamy. Zawodnik, który trenuje w Polsce, nie musi wypierdzielać za granicę się. Tak jak ja na przykład, żeby coś w kickboxingu osiągnąć, musiałem jeździć do Holandii. Byłem tam chyba z 8 razy na parę tygodni. A trenując MMA, ja siedzę tutaj, mam najlepszych trenerów, najlepszych sparring partnerów. No właśnie, fajnie, zajebiście. To jest fajnie i to jest doceniane na świecie i ludzie o tym wiedzą i KSW ma naprawdę wielką markę, znana jest na całym świecie. No i przede wszystkim w Polsce, wiesz, walczyłem tak naprawdę większej walki niż walka z Badrem Harim w kickboxingu, to nie można mieć. Ja walczyłem dwa razy i więcej szumu wokół mnie chyba wywołało podpisanie kontraktu z KSW niż dwa razy wygranie z Badrem Harim. A z czym się ten... A znasz Parchetę? Marcina Parchetę, tak. No. Bo on uprawia tajski boks. Czy czym się różni kickboxing od tajskiego boksu? Czy, bo w moim pojęciu to jest boksowanie i lanie się nogami. Właściwie sobie niedawno zdałem sprawę, że może to coś innego, nie wiem. Słuchaj, akurat ze sportami takimi stójkowymi, uderzanymi, MMA masz po prostu MMA. Czasem jako zrobię klatkę rzymską coś, ale zasady masz te same po prostu, czyli jest jak najmniej tych zasad. Mhm. Bijesz się, przewrócisz, to się dalej bijesz. Aż już skakanie komuś po klacie nogami, no. No po kadzie można, a tu cię zaskoczę, nie wiem czy się orientujesz, ale można. Tylko skakać nogami po kadzie? No, są takie akcje, możesz jak ktoś leży, to możesz na niego skoczyć. Tylko stąpy tak zwane, tylko nie na głowę. Kurde, chociaż z drugiej strony, nie no tak, no można, no można. Bo, ale tego się nie widzi. Parę razy widziałem, że ktoś komuś tam gdzieś nogą, wiesz, na klatę czy coś, ale jest bardzo niebezpieczne dla skaczącego. Bo możesz przez to wylądować w niedogodnej dla siebie pozycji. Aby tamten wyjmie skórkę od banana, położy, kurwa, na przykład, leży. Co do sportów uderzanych, to tych stójkowych, starych, no tego jest za dużo aż. Okej, Muay Thai było przed K1. Muay Thai było pierwsze. I to są lata zamierzchłe i oni mają jeszcze, to się rozwinęło z takiego czegoś jak boks birmański, jak to się nazywa, Lethwei. To było najpierw, tam było takie brutalne, to było z bani ładowałeś, wiesz. Muay Thai się rozwinęło do takiej sportowej formy, a potem K1 się rozwinęło z tego dopiero. K1 jest połączeniem... O, to ci powiem po prostu historię tej dyscypliny. K1 tam powstało chyba w 80-tych latach, czy na początku 90-tych. Federacja K1 w Japonii. Mhm. I ona... To był pomysł na to, żeby zawodników z różnych sportów walki konfrontować ze sobą. I stworzyli wypośrodkowane zasady, żeby każdy się mógł, żeby karateka, zawodnik Muay Thai, zawodnik taki kickboxer w długich spodniach, co czy jakiś w kontakcie, czy bokser, nawet i zapaśnicy nawet występowali na tych galach, żeby oni mieli takie zasady, żeby każdy miał szansę, wiesz, we wspólnej walce, jakby w walce z sobą. Mhm. Żeby nie było, że wiesz, że wyskoczy zawodnik Muay Thai z bokserem, złapie go za głowę, będzie go naciągał na kolana, póki nie padnie, nie? No i stworzyli po prostu K1. No i to się zrobiło takie popularne, takie fajne, że z tego się wyodrębniła po prostu dyscyplina sportu, która teraz po prostu kickboxing, jak mówimy o kickboxingu, to myślimy o formule K1, ale ma jeszcze jest od groma innych formuł i to mi się trochę nie podoba, że masz, wiesz, mistrza świata w kickboxingu, ale już nie jest sprecyzowane, w jakiej on jest formule mistrzem świata i on też się okazuje, że zdobył w jakimś semikontakcie albo w, nie wiem, w formach planszowych z walką do muzyki i on jest mistrzem świata, tak samo jak mistrzem świata jest ktoś inny, kto się napierdalał 5 walki i ma złamany nos, wiesz o co chodzi, o czym mówię. Że po prostu no, rozumiem, tych form, no, jest dobra, tego zbyt wiele. Jest wiele. No i Muay Thai, a kickboxing. W Tajlandii raczej mało się wabiły w K1, biją się Tajowie w Muay Thai. To jest tam stary 5 razy w tygodniu jest gala. Wszędzie są te gale. Muay Thai to jest ich prawie że sport narodowy, chyba i narodowy. No bo jest ich narodowy. No ale oni też za piłką przypadają. U nich piłka nożna. Wiesz, często drużyny jakieś takie potężne europejskie robią sobie turnę po Tajlandii. Jak ja byłem w Tajlandii, to akurat normalnie Chelsea miała tam w turnę wtedy. Okej, okay, ciekawe. I oni kochają piłkę. Oni nawet, zawodnicy Muay Thai nawet grają mecze charytatywne w piłkę, wiesz. Nawet, no, oni kochają piłkę. Powinni ten zgrać. Dlatego nie z wiem, księżmi, czy, albo raperami, albo z kimś tam. No, grają, kochają piłkę i
No ale to Muay Thai to jest taki u nich numer jeden, numer dwa i ten. I kickboxing a Muay Thai. No tak naprawdę różni się w wielkim skrócie dwoma rzeczami. W kickboxingu nie ma clinchu, a w Muay Thai masz clinch. Czyli możesz się trzymać z gościem 5 minut i tam próbować pracować w clinchu, kopać kolana. I w K1 nie można uderzać łokciami, a w Muay Thai można. To jest w wielkim skrócie, bo w praktyce to się trochę różni bardziej. Stylem walki, troszkę inne są w Muay Thai. Takim prawdziwym w Tajlandii to się walczy 5 rund po 3 minuty, 2 minuty przerwy w ogóle. Tu masz trochę inaczej. Czyli to są takie jakieś też jakby zasady gry w sensie. Tak, że pierdoły. To są naprawdę pierdoły. Zawodnik taki europejski, który nawet nie tylko europejski, Tajowie też w KN, którzy się biją tylko poza Tajlandią, robią wielkie sukcesy, bo to są małe pierdoły, których można się oduczyć w 2 tygodnie, nie? Można się przestawić w 2 tygodnie na walkę w K1, jak jesteś dobry w Muay Thai i odwrotnie. No rozumiem, to nie ale... karate, a aikido na przykład, kurde, tylko tak, coś bardzo tak, bliskiego. Tak, bardzo bliskiego, sobie, no. Jak no, coś bardzo, bardzo bliskiego i ten. Też tu jakieś widzę, boksarstwo odchodzi. Kolega. Tak? No, no tak, tak. Tak. Gonimy ich w takim razie. Nie, nie, lepiej nie. Nie. Spada kamera. No i ten, i tam jest mała różnica. Bardziej z Muay Thai łatwiej do K1 przyjść niż odwrotnie przez ten clinch, ale Tajowie, którzy się biją w Muay Thai i mają taki styl typowo Muay Thai, też sobie radzą w kickboxingu. Okej. A słuchaj, tak teraz z innej beczki, a czy ty byłeś, a może jesteś kibolem? Jestem. Jesteś. Takie, kurde, bardzo brzydkie to jest. Ale właśnie czekaj, bo chciałem do tego też przejść. No, ale jest to stwierdzenie, które jakby dokładnie pewien stan ducha jednak opisuje. A czy wkurwia cię stwierdzenie inne? Bo mi się tak wydaje, że gdybym był kibolem, którym nie jestem, to mi się tak wydaje, że to by mnie nie ruszało, ale ruszałoby mnie pseudokibic. To bardziej mnie chyba kibol rusza. Naprawdę? Co ty gadasz? No, to jest... Nie, no to jest, bo kibol to jest takie, wiesz, wymyślone gdzieś przez poprzedni rząd i media. Kurde, ale kiedy? Ja to znam od dziecka takie stwierdzenie. No, no kurwa, dla mnie to jest taki fanatyczny ten kibic, który też nie stroni czasami od konfrontacji z kibicami przeciwnej drużyny. No, tak bym to określił najprościej. Jest na to inne słowo, nawet bardziej międzynarodowe. Okay. Kibol to jest takie, no mówię, to się źle kojarzy w Polsce przez... Powiedz mi, jakie właśnie, jak to powinienem nazywać. No to się nazywa chuligaństwo. Okej. No i tak to tak, to się tak nazywa. Kibol, tak mówię, no to jest gdzieś tam na necie na... Czyli jesteś chuliganem. No słuchaj, nie mogę ci powiedzieć rzeczy na wizji, czym się zajmuję w czasie wolnym. Chyba, że wiesz, no chyba, że chcesz mi tu ciągnąć za język, chcesz... Nie, robić, słuchaj, nie chodzi mi o żadne... Chcesz zrobić ze mnie gwiazdę YouTube'a i FMMA. Nie, słuchaj, to teraz jest nie chodzi o żadne skandale, chodzi mi o to, że ja wiem, że jesteś hardkorowym fanem... Jestem hardkorowym, ale bardzo to ładnie ująłeś. O tym tak możemy mówić. I dlatego to nie jest żaden żadna tajemnica. Wszyscy o tym chyba wiedzą. To wiesz co? Wale inaczej. Ja jestem ze Szczecina. Co z przyjaźnią szczecińsko-warszawską? A wiesz co? Ona została zakończona oficjalnie, tak? Też no, z różnych powodów. Oczywiście nie będę ich tu wymieniał. To ale... tam mniejsza z tym. Ale co z samą przyjaźnią? A z tego co wiem, to ona pozostała, myślę, że nawet takie sporo osób miał prywatne kontakty, które przez wiele lat były pielęgnowane, budowane i one dalej są na pewno. Tu nie ma, inaczej, nie ma może jakiegoś tutaj oficjalnego wspierania się, ale na pewno starsze pokolenie, które ja nie mam żadnych kontaktów ze Szczecinem, bo no, raczej nie miałem, byłem mało lat, jak ta zgoda podała. To już kurwa tak dawno? No to niedawno, ale no wiesz, no, ja też nie jestem stary. Młody. Jeden z 20 lat chyba, 30. Nie, to już 20 lat. Dorosły chłop, kurwa. No teraz już tak. Jeszcze nie zgrę. Już jest trójka, kurwa, z przodu, to wiesz. No, jeszcze nie zgrę, już nie mało lat. Wiesz co, myślę, że te kontakty dalej są i
każdy tam, kto się znał, to się zna dalej i lubi i ty myślę i tyle. No, no tak to jest zbudowane, że coś się zaczyna, coś się kończy. No. Wiesz, bo ja kiedyś pamiętam na przykład jak był mecz w Szczecinie i słuchaj, wszystkie dzielnice były pełne w kibicach jednej i drugiej drużyny i ja miałem firmę na Golęcinie, to jest taka obrzeżna dzielnica Szczecina i tam wszędzie, wiesz, jeszcze do niedawna, cholera, nie wiem jak teraz, teraz już chyba tego nie widać, ale nawet nie wiem, czy tego jeszcze tak naturalnie nie podchodziło, ale jeszcze do niedawna były takie murale wspólne i z tego, co pamiętam, to nawet po samym tym zamknięciu sztamy, to one nie zniknęły. Nie było tak, że tam, że nagle one, nie wiem, tam zostało coś pomazane, mają, czy nie wiadomo co. No, nie? Mam kolegów, którzy mają tatuaże wspólne, że tak powiem. Mhm. No i też raczej sobie chyba ich nie będą malować. Mhm. No bo to zostaje, no, no mówię. Nie ma oficjalnej jakiejś zgody między Legią a Pogonią, ale te jakieś na pewno prywatne, przyjacielskie kontakty dalej są. Nie wyobrażam sobie, żeby kibic Pogoni dostał w głowę po Warszawie, albo na odwrót też myślę, że nie. Myślę, żeby coś takiego się nie wydarzyło. No to tyle. No ja pamiętam, to był chyba w 12 czy 13 roku ta zgoda została rozwiązana oficjalnie. Wiesz co, mi koledzy kiedyś opowiadali, jak balowałem tutaj w Warszawie, mi to opowiadali, bo ja tego nie pamiętałem sam. Znaczy ja pamiętam początek, ale nie pamiętam końca, że gdzieś pod jakimś klubem czy czymś ktoś mnie tam spytał, że za jaką ty drużyną jest, nie, za kim ty jesteś. A ja powiedziałem na to starą odpowiedź, za sobą. I potem mi koledzy opowiadali, że ty, my podjeżdżamy, a ty stoisz i grupa kolesi stoi, a ty jak dyrygent razem śpiewacie Pogoń Szczecin i wszyscy śpiewają i jest świetnie. Ja tego nie pamiętałem w ogóle, ale tak było podobno. Ja pamiętam tylko ten początek, mi się wydawało, że wtedy to się skończyło, ale nie. A potem... jak się pytasz, kogo się to na ulicy stoi? Za kim jest? Nie wiem, kurwa, no, ty, no, mają ludzie takie, to, ja powiedziałem, że jestem za sobą, kurwa, to chyba wszystko wytłumaczyłem do cholery jasnej. Z tym śpiewaniem się zakończyło. No słuchaj, było śmiesznie, zakończyło się dobrze. Nie? No nie, no ogólnie takie przygody kibicowskie są zawsze śmieszne i zawsze się dobrze kończyły. I, no, chyba, że nie są śmieszne i się źle kończyły. No szczerze mówiąc, kurde, przeżyłem trochę, jeśli chodzi o te klimaty i zawsze było na koniec, wiesz, uśmiech. Nigdy nikt życia sobie przez to nie zmarnował. Wspaniałe wspomnienia, zawsze, ja to jeszcze, wiesz, wszystko przede mną, jeśli chodzi o budowanie nowych wspomnień. Mam starszych kolegów, usłyszałem od nich różnych opowieści. Chciałem coś takiego później sobie też powspominać. Pisać do CV. Swojemu synowi popowiadać, wiesz. Okej. Okay. Jeszcze wszystko przede mną, tak. Już dużo za mną i jeszcze więcej przede mną. A powiedz, twoja zajawka na walki wzięła się trochę z ulicy, trochę z tego typu życia, czy...? Znaczy tak, no, przez to zacząłem. A czemu poszło akurat na przykład, że w kickboxing, a nie wiem, kurwa, w boks, w judo, czy kurde, w kung fu, czy cokolwiek? Są moje warunki fizyczne po prostu. I to... tyle. Mam... Co, że wysoki jest? Tak, długie. No, stary, ja wiesz, mi się to podobało, to kopanie. I tak, a mi się boks, szczerze mówiąc, taki sam boks mi się nigdy nie podobał. Ja dużo trenowałem boksu w ostatnim czasie. Myślę, że bardzo duże postępy zrobiłem bokserskie, ale sam trening boksu zawsze mi nużył. Ja kurde, zawsze lubiłem jakąś tą pozycję kickbokserską i to kopanie. No tak jak wcześniej już wspomniałem, nie jest to najlepsza droga do robienia potężnych pieniędzy, ale na dzień dzisiejszy mam naprawdę co wspominać, jeśli chodzi o kickboxing. Bardzo się z tego cieszę, że na pierwszy trening poszedłem na kickboxing, a nie na MMA czy boks. I stary, no byłem kurde tam, gdzie byłem i na pierwszym treningu sobie to wymarzyłem, nie? Żeby tam być. Tak? I bić się z takim przeciwnikiem jak poprzednio i być w tej organizacji, w której byłem. I wiesz, i byłem tam. No to teraz kolejne marzenie i kariera w MMA, późno zaczęta, ale już z jakimś backgroundem.
No słuchaj, na pewno. Dobra, a to tutaj muszę zadać takie standardowe pytanie, jak ktoś przechodzi z jednej dyscypliny do MMA, no to wiadomo, jakie jest pytanie, a jakie tam czujesz braki, że co tu jeszcze powinieneś pouzupełniać, co ci lepiej, gorzej, no, z powodu tego, że ten, że... No na pewno uczę się, tu nie dam braki, no... Po prostu, no zaczynam, znaczy tak, są braki, ale no zaczynam od nowa. Uczę się tego, czego nie było w kickboxingu, czyli zapasy, i to już tutaj z jakąś, z jakimiś nawykami wchodzę do tych zapasów, no bo, no tak jak mówię, startowałem w sandzi to długo, przez parę lat, i taki miałem styl i zawsze i starałem się tak bić w tej sandzie, żeby nie przewracać, ale też się nie dać przewrócić. I bardzo uważam, że na tamten moment to dobrze broniłem te obalenia, a tam są wysokie gwiazdy w nogi, czyli niewiele tutaj dupa do tyłu i w tempo wyhaczyć rękę i tyle. I szło mi to dobrze w sandzie, idzie mi to dobrze w MMA. Te obalenia są w MMA troszkę inne, bo w sandzie masz parę sekund na obalenie po wejściu w clinch, tam chyba 6 sekund daje sędzia, a tutaj, wiesz, tutaj się możesz siłować nawet minutę, ale no te podstawowe ruchy mam wyrobione dobrze. Trener mówi, że coś może z tego być. Przemek Krzyżka, z którym robimy zapasy i robimy dużo, wiesz, najważniejsze dla mnie jest to właśnie, żeby z każdej strony nie dać się przewrócić właśnie w tym MMA. Bardzo dużo robię zapasów, pracy przy siatce, wstawanie z pleców. No i ten brazylijski jiu-jitsu, takie ofensywne, no to uczę się tego. Już kiedyś trenowałem przez chwilę, potem nie, potem znowu na paru treningach byłem, potem nie, w paru miejscach. Podstawowe rzeczy umiałem, zacząłem to robić regularnie od tego roku i idzie mi to nieźle. Idziemy zajebać parę jabłek? Ale ja to kurwa nie przeskoczę, człowieku, jeszcze. Ja przeskoczę za to. Dobra. Saltem zakładamy się. Ja bardziej myślę, żebyś tą siatkę sterował. Przepraszam, że przerwałem, ale zobaczyłem. Ja łóżka musiałem tam, przepraszam. A zobacz, żeśmy kurwa dojechali. Zwojewaliśmy z Warszawy. Ty, no i co? Mówiłeś, że trochę ten, idzie, że trenowałeś, idzie, że robiłeś przerwy w brazylijskim jiu-jitsu. I wiesz, co najważniejsze? Taki najważniejszy brak, najważniejsza rzecz, którą ja muszę do tego MMA podciągnąć, poprawić, to muszę przytyć. Stary, ja ważę 110 kilo, na ten moment to jest bardzo dużo jak na mnie. No ale ty jesteś, wiesz, no dzień dobry ci powiedziałem, wielki koleś z ciebie, no nie? To jest za mało, zdecydowanie za mało na MMA, jeśli chodzi o kilogramy. I wiesz, jak w kickboxingu, nikt na tobie nie leży. A tutaj jak się na mnie gościu każe, kładzie 120 kilo, to ja muszę też mieć jakieś kilogramy, żeby się z nim podnieść, nie? No właśnie, a parterzysko, wredne psisko? No. Jest ciężkie. Kurde, no bardzo o wiele łatwiej wykorzystać w MMA swoje warunki fizyczne niż w kickboxingu. Ja byłem, odstawałem bardzo od czołówki wagi ciężkiej na świecie kilogramami. Wiesz, a w Glory w pierwszej dziesiątce byłem sklasyfikowany i przez kilka lat ja byłem najlżejszy w pierwszej dziesiątce całej. Tam nikt nie był tak lekki jak ja. Wszyscy po 115 kilo ważyli. Ja 105, 107, 106. A takie nawet właśnie 5 kilo różnicy to już jest kurna coś, co bardzo robi różnicę? Robi. Wiesz, ja tu mówię o 10 kilo, bo wszyscy... No wiem, ale 5 kilo nawet robi, jak teraz masz 110, jak ktoś miałby 115... Robi bardzo, to jest bardzo duża różnica. Czuć to, nawet wiesz, jak, tak jak ty bijesz, to bardzo czuć. Jak ja biję w gościa, on dalej stoi, wiesz, i on mnie uderza, a ja lecę 3 kroki do tyłu. No dlatego na pewno łatwiej też mi będzie robić tą masę i dużo ćwiczeń siłowych trenując MMA niż kickboxing, bo to jest trochę inny rodzaj treningu, inna specyfika. Ja to przerabiałem z trenerem od przygotowania, mamy bardzo taki długofalowy plan, bardzo fajny, i jak ja mam systematycznie powoli łapać tych kilogramów też bez napompowania się z takiego sztucznego. Ale fajnie, to co, ty te kilogramy powinieneś łapać przez mięśnie? No ja, zależy, wiesz, od... No bo co, no bo organizmu. Sadło łapać to chyba kurwa nie jest żaden dobry pomysł. No nie, czy... jest, ale też nawet jakby był, to mnie, łatwiej chyba mięsień będzie złapać. Ja jestem strasznie suchy genetycznie i u mnie też każdy kilogram bardzo widać, wiesz. Ja teraz na przykład przytyłem w ostatnim czasie tam od marca 2,5 kilo, powiedzmy, 2 kilo.
I wszyscy mówią, ale jesteś wielki nagle, nie? A to jest 2 kilo tylko. Naprawdę? No bo ja mam tak na sucho to jem. I wiesz, 2 kilo na sucho to jest... To widać u mnie bardzo. No, dlatego to jest ta rzecz, którą ja muszę na pewno zmienić, jak sobie w tym MMA jednak coś tam znaczyć. Nie mówię, że osiągnąć, ale znaczyć. Muszę ważyć, pójść sobie na, nie wiem, przykładowo, zawodników KSW. Kto tam powyżej, poniżej 110 kg waży? Nikt, chyba za ciężki. Właśnie. Jak ktoś waży poniżej 110, to zbija do 93. Tak mi się wydaje, raczej tak jest. Nawet ja znam zawodników wagi średniej, co ze stówki zbijają. Nie wiem, Michał Matyla ostatnio ważył. No właśnie, kurde, nie wiem. Właśnie zacząłem się zastanawiać. No ważył stówę, a zbija do 84. Wiadomo, że robi to nie w tydzień. Ale mimo wszystko, no jak ja chcę walczyć wadze ciężkie, to muszę być cięższy, no bo też z moją genetyką ja nie zejdę do 9-3, to nie ma takiej opcji. Cześć, to wiesz co, śmieszne pytanie ci zadam, bo ono mi się nasuwała jedna oczywista odpowiedź, ale ja widzę, że ona chyba jest odwrotna, to trudniej przytyć czy schudnąć? Mi przytyć. Ja chudnę, w tydzień nie przytrzymam michy i jestem chudszy 5 kilo. Kurde, że no. Mi tak było trudniej przytyć. Bo ja się bardzo dużo ruszam i to jest też ten specyfika tego treningu kickboxerskiego. On jest bardziej, że tak powiem, więcej kalorii moim zdaniem się na nim pali. Więcej skakania, biegania. No tak, no do cholery jasnej, przecież nogi kurde cały czas pracują. No, no to... i jest ciężko przytyć przy takim treningu, a przy MMA jest dużo tego z preparacji izometrycznej, zapasy, spięcia, leżenie i też się pocisz, wiadomo. Ale no, wydaje mi się, że łatwiej zbudować taką siłę i masę mięśniową trenując MMA. Wiem, że tak jest, bo już tak widzę. To waży, kurde, nigdy tyle nie ważyłem przed walką jak teraz, 110-111 kg, bo po prostu trening się zmienił. Chociaż no, ostatni miesiąc trenowałem w Holandii, robiliśmy też dużo zapasów, ale głównie stawiałem na stójkę. A ty czujesz na przykład, że jak przywalisz z tą wagą i to są nawet jednak mięśnie, to też tlen ci siada? Nie, bo ja nie tak jak ci mówię, z trenerem mam mój trener Przemysław Kantorowski, to jest gościu, co ma łeb na karku i by mi nie dał przytyć 10 kg w miesiąc. Możemy spróbować, no ale to mi wtedy mi tlen siądzie. Mhm. A my sobie wyznaczyliśmy jakiś tam kilogram, co ileś. I tak powoli. I myślę, że za 2-3 lata będę porządnym ciężkim. To ile ty chcesz ważyć? No wypadałoby około 117, 16, 18 w tych granicach. Nie, pierdziu. No jest to jeszcze 5 kilo, ale no u mnie 5 kilo to jest dużo. Ale no, no mówię, no MMA... Mnie też by wypadało tak 115, to by się przydało. No, no też zdrowo. No nie, no słuchaj, jestem gruby po prostu. Schudłem, bo gorzej ważyłem, ale teraz jakbym właśnie zjechał na poniżej 120, to byłoby fajnie, nie? Musiałby się złapać za jawę, bo to jest ciężko się tak trzymać, wiesz, w ryzach. Nie, wiesz co, ja mam jeden problem, bo ja całkiem okej żyję jak na to, jak kiedyś żyłem, tylko po prostu ja strasznie dużo podróżuję i ja cały czas, jak przyjadę do Szczecina, to ja nawet biorę czasami sobie jakieś tam pudełka czy coś, żeby tam tą średnią kaloryczną utrzymać, ale to się pieprzy zaraz, bo ja już lecę w podróż i ja nie jestem w stanie w czasie tej podróży, bo ktoś mi to bierze w Warszawie czy gdzieś tam pudełka, mówię, ja się pożygam od tych pudełek w Warszawie, jeszcze ja muszę mieć po wszystkim jakąś nagrodę, kurde, już chociaż coś pójść sobie w jakieś miejsce, co ja coś lubię zjeść. Możesz zjeść tak jak lubisz i robić to z głową dalej. No mówię, ja też pracuję od jakiegoś czasu z dietetykiem, może to za dużo powiedziane, że pracuję, nie potrzebuję takiej regularnej pracy, ale byłem na paru wizytach, rozpisałem wszystko ładnie, złapałem jakby na to fazę, do tego jeszcze współpracuję, niedawno wspiera mnie firma warszawski WIKT, która dostarcza mi posiłki zbilansowane pod moją dietę, stary, możecie umierać. I ile ty kalorii bierz? No. 5700 mam rozpisane. 5700 masz kalorii? Bardzo ciężko to wepchnąć. Motherfucker! Dużo, no. Bardzo ciężko to się wepchnąć, ale muszę. I jakoś tam mi idzie. Ja bym dał radę. Wyzwanie. No nie, ale wiesz, to nie jest... Jakbym McDonalda jadł, to by na trzech posiłkach się skończyło, nie? 5700, a jednak żeby zjeść zdrowo, sportowo, to trzeba, kurde... Lubię słodycze, to sobie podjem czasami. Tłumaczę to sobie tak, że po prostu wtedy ma więcej paliwa do spalenia, nie, na treningu. Okej. Okay. No, słuchaj, no to wiesz, to na ciebie to zupełnie inaczej działają cukry niż na, wiesz, nawet osobę aktywną, ale nie ćwiczącą mocno, więc to zupełnie... Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że
mogę sobie na więcej pozwolić, jeśli chodzi o żywienie się niezdrowo, ale no też nie wiem, czy to może już starość. Staram się omijać pewne już posiłki, produkty, czy tam jakieś McDonald's, takie rzeczy, bo ja się później zaczuję po prostu, a wcześniej tak nie miałem. Zjem McDonalda, wiadomo, nie tak blisko walki, ale zdarzy mi się zjeść McDonalda, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące przed walką, stary, tu później trzy dni chodzę zgięty, nie? Naprawdę, kiedyś to ja potrafię trzy razy w tygodniu iść na McDonalda. A jestem ciekawy, a jeżeli to nie jest jakaś tajemnica, zdarza ci się spożywać alkohol? Czy... Zdarza, normalnie. No i co, jak on działa na ciebie, na sportowca? No pijany chodzę i tyle. Nie, ale chodzi mi o to na ten, na później, bo ja słyszałem, że na przykład niektórzy sportowcy to znoszą gorzej kacę niż normalni ludzie, bo są, są mniej przyzwyczajeni. A szczerze mówiąc, to ja nie doświadczyłem chyba w życiu jakiegoś, nie wiadomo jakiego kaca jeszcze. Wydaje mi się, że normalnie na mnie działa. Nie wiem, nie jestem też jakimś chlorem, że wlewam się litr wódki, nie? Bez pochyty. Mm-hmm. Potrafię się po trzech piwach już będę kiwać, ale, okay. Ale piję alkohol, tak jak mówię, też nie miesiąc do walki, ani dwa tygodnie, tylko no, wcześniej kończę libacje wszelkie alkoholowe, których też no, w moim życiu nie ma dużo. Najczęściej to piję po prostu afterek po walce, to sobie popiję. Mm-hmm. Potem może mi się zdarzy jeszcze gdzieś tam, tu gdzieś pójść, tu się napić, takie totalne zero o. Popijam sobie czasami, ale równo dwa miesiące do walki, to jest moja taka granica, której nie przekraczam, równo dwa miesiące do walki, to nie biorę do ust łyka alkoholu, gram alkoholu, chociaż na przykład teraz piwko sobie po Holandii jedno wypiłem, jak wyszliśmy gdzieś tam 0,3, nie zaszkodzi nikomu, na jak to się mówi, na przestrzenie nerek, na zakwasy. Ale generalnie dwa miesiące do walki to ucinam wszystkie jakieś takie rzeczy typu wódeczka, wiesz, imprezki i tak dalej. To jest taka moja granica, to jest 9 tygodni, 2 miesiące, 9, 10, 8 zależy i nigdy nie staram się nie łamać. A co z tym takim pojęciem, że niby w ogóle do treningu to dobrze było pół piwa wypić i że coś tam, że zakwasy i tam właśnie... Nie wiem, czy to ma jakieś w ogóle, to jest chyba tylko takie wytłumaczenie dla osób, które lubią pierdolnąć piwko, okay. A nie powinny, bo mają, wiesz, walkę. No, znaczy, ale słuchaj, no jedno piwo nie zaszkodzi. Jak w przygotowaniach, wiesz, no, dwudniówka to by zaszkodziła, ale nie jedno piwo, to mówię, no nawet myślę, że dzisiaj bym wypił, to nie wpłynie to na piątko, na sobotnią formę, czyli 5 dni. Natomiast, no, to już chyba większa kwestia cukrów najważniejsza niż tego alkoholu. Dobra, zresztą. No ja tylko sobie, zresztą z mojego imprezowania to ja tylko popijam, nie korzystam z innych żadnych używek, dlatego wydaje mi się, że w sportowym życiu mi też taka impreza raz na jakiś czas nie przeszkadza. Słuchaj, a twój teraz przeciwnik jest znacznie starszy. Co ty myślisz o tym całym momencie, w którym ciało, wszystko i tam czy koledzy, czy ktoś już zaczyna się to pierdolenie, żeby sobie odpuścić, czy coś, a tu kurde, człowiek ma tą ambicję i to jest jego, nie wiem, znaczna część życia poświęcenia wszystkiego i teraz nagle świat, czy w ogóle no, jakieś nadchodzą sygnały, że znajdź sobie coś innego, to już zawodostwo to nie, może trener, może kurwa firma, No posłuchaj, Tomek Srara nie jest jeszcze zwykły emeryta sportowego, bo on ma taki wiek, w którym zawodnicy przeżywają swój prime. Ja też myślę, że w jego wieku będę potrafił dużo więcej i będę też naprawdę w dobrej formie fizycznej. Kwestia tego, jak się eksploatujesz przez całą karierę. Wiesz, o co chodzi? Także wiadomo, kontuzji, ile masz i tak dalej. Jak no. Się prowadzisz też, czy to masz sportowy tryb życia, bo wiesz, nawet z Alistarem taką przeprowadziłem rozmowę, ostatnio on właśnie opowiadał, no bo gościu ma 42 lata. Stary, on naprawdę w formie fizycznej
jest takiej, że byś mu dał 35, nie? Walczy z 37-latkiem, który jest w porównaniu do niego w formie, jego organizm jest w o wiele niższy, mniej, w o wiele gorszej formie. Mimo że Alistar trenuje całe życie sporty walki, już ma trochę, jest sportowo wyeksploatowany, ale dlaczego on jest w lepszej formie fizycznej od swojego 5 lat młodszego przeciwnika? Bo się prowadził całe życie, a jego przeciwnik zapewne nie. No ja wiem, że nie, i też wiesz, no zapewne no, się nie prowadził dobrze. I mi Alistar o tym opowiadał. Za bardzo. Są zawodnicy, którzy mają tak, mocno do góry cały czas lecą, przygotowania, sterydy i sparingi, walki. Po walce jest zjazd, jest melanż ostry, kilkudniówki i to trwa. A potem znowu jest mocno, a potem znowu jest mocno. Okej, okay, Alistar przedstawił siebie jako takiego zawodnika, który tą parabolę ma jedziemy o wiele bardziej wyrównaną. Okej. Okay. Do tego, wiesz, no on się teraz prowadzi, ja z nim spędziłem trochę czasu. Stary, on bardzo zdrowy, on ma 42 lata, tak jak mówię, 25 lat siedzi w zawodowym sporcie i on mógłby już mieć w dupie to, nie? A on cały czas, wiesz, medytacja, zdrowe odżywianie się, wodę pije tylko taką, je mięso tylko takie, to robi tylko tak. Okej, okay, myślę, że to jest recepta na to jest poświęcenie, ale przede wszystkim to jest recepta na to, żeby nie zakończyć kariery w wieku 35 lat, nie kończyć, bo kurwa mi organizm odmawia, nie? Myślisz, że ten moment będzie się dobrze napierdalał? No powiedz tak, kolor włosów mówi nam to, że będzie musiał się dobrze napierdalać. Bo inaczej zginie w świecie. Słuchaj, no co, no i tak mówię, no to jest to, jak się prowadzisz. Ja też lubię słuchać takich historii, to jak on mi opowiadał, dawał jakieś porady, no bo ja na przykład też nie chciałbym zakończyć w wieku 35 lat, bo mi, nie wiem, co trening mnie bolą łokcie, nie, albo kolana. On się tak prowadzi, on nie ma żadnych kontuzji. No jego temu tam ludzie zarzucają, no to można zobaczyć w jego walkach wszystkich, że no, ta szczęka nie jest najwyższej odporności. Ale no dlatego, bo wiesz, no przyjął swoje w czasie kariery, ale za to ciało ma naprawdę takie silne, mocne na i bardzo zdrowe przede wszystkim. Mówi, że kontuzji to praktycznie nie ma. Jakieś tam ostatnią walkę odwołał z powodu kontuzji pleców, ale to była taka kontuzja, która gdzieś tam wyskoczyła nagle, nie? W czasie masażu. W czasie przygotowań, także no takich przewlekłych jakichś problemów to nie ma. I to jest, myślę, że to prowadzenie się to jest... Dużo zawodników, których palma odbija i zaczynają fajne walki toczyć i się pojawiają, wiesz, pieniądze, szybkie samochody, kobiety, to traci głowę i przestaje się prowadzić. I najważniejsze, żeby się nie przestać tak prowadzić dobrze i trzeba myśleć o przyszłości. No. I kończą w miejskim zoo. No, coś na tej zasadzie, albo po prostu, albo dalej toczą walki, bo mają nazwisko, ale te walki to się kończą słabo. No. Mnie, wiesz, bardziej interesowało, czy na przykład ty jesteś orędownikiem tej gadki pod tytułem trzeba kiedy wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Dobra, no tak, bo tu rozwinąłem jeden temat, nie zakończyłem. Nie chciałbym kończyć kariery, kurde, 5 porażkami z rzędu na pewno. I uważam, że ty sam powinieneś, i nie mówię już o kolegach, którzy ci tam, wiesz, wiadomo, że jeden ci będzie dobrze życzył, drugi źle. Ty powinieneś mieć swój team, który też powinien widzieć, jak ty się zachowujesz na treningach. Czy to jest sens rzeczywiście, żebyś ty robił się pośmiewisko na galach za parę złotych, a nie nadajesz już się do tego. Mam nadzieję, że wokół mnie tacy ludzie będą, bo ambicja to mi na pewno nie pozwoli zejść, jak nie będę, wiesz, jak będę jeszcze chodził, będę miał dwie nogi, dwie sprawne ręce, to będę chciał się bić. Mam nadzieję, że ktoś będzie mi w stanie to wyperswadować i stary, no to już zakończ, bo jest naprawdę, to już jest, w pewnym momencie druga sprawa, my nie gramy w tenisa, a nie w siatkówkę. My uprawiamy taki sport, który może naprawdę cię uszkodzić. No, akurat tenisiści potrafią być tak rozpieprzeni karierze, ale że głowa boli. Dobra, ale nie dostają po głowie. Wiesz, no tak. To jest najważniejsze. To, że tam tenisista po karierze jest rozpieprzony, zrobi sobie operację, miesiąc, dwa miesiące rekonwalescencji i będzie spoko. A zawodnik sportów walki, to wiesz, szarych komórek z powrotem do mózgu nie załadujesz. No, jak na pewno to jest spieprzona sytuacja. Natomiast słyszałem, że z tymi tenisistami to tak akurat łatwo nie jest, że jedna operacja, ale
No tak, tak, tak. No, no ale raczej wiadomo, tenisiści nie umierają na jakieś zaburzenia, nie mają takich chorób jak bokserzy czy inni zawodnicy sportów walki na starość, nie? Wiesz, ja się zastanawiałem, bo ja zadając to pytanie nadałem pewny jakby tom może odpowiedzieć, czy coś, tak jakby stawiał tezę, że to jednak warto walczyć do upadłego, a mi bardziej też może chodziło o to, że czy na przykład wydaje ci się, że na starość, czy powiedzmy na, no, w sporcie starość, tak? Czy można sobie na przykład dopasować tak to wszystko, żeby sobie walczyć, tylko nie wybierać kurde najmłodszego, teraz najbardziej gorącego zawodnika w pieprzonym piku, tylko na przykład robić walki no, z ludźmi, wiesz, w twoim wieku czy coś, może czasami nawet na jakichś lżejszych zasadach, bo do cholery jasnej, wiesz, no inaczej się wykonuje pewne rzeczy w takim, w innym wieku, ale jednak dalej gdzieś żyć tym etosem. Jeśli miał na tyle szczęścia, że ktoś za taką walkę z teoretycznie nie za mocnym przeciwnikiem, tak jak tutaj rozmawiamy, i nie na zasadach jakichś krwawych, ktoś jeszcze za nią na tyle dobrze zapłaci, żeby się do niej chciał przygotować, no to wbij się. Ale ja wątpię, żeby, wiesz, organizacja, nie wiem, tutaj w tym przypadku KSW, jak będę miał 45 lat, to będzie mi dawała walki z ogórkami tylko po to, żebym wygrał i jeszcze będą mi płacić za to grube siano. No. Znaczy nie sądzę, żeby nawet byli ludzie zainteresowani oglądaniem mnie w takim stanie. Słuchaj, dostaniesz kopa w łeb, weźmiesz drugą walkę, tam się coś podkręci, kurde, na tej drugiej tego, tą drugą tam wygrasz albo zremisujesz, jakoś to się da moim zdaniem załatwić. Pieniądze, no. Zależy jakie to pieniądze wchodzą w grę, no bo możesz ryzykować, naprawdę można ryzykować i za jakąś porządną sumę, no a za małą sumę, no to wiesz, nie wiem, no przykład, nie wydaje mi się, żeby Róża, który też jest zawodnikiem no, bliżej końca kariery, który ma duże problemy gdzieś tam z kontuzjami, nie wydaje mi się, żeby Różal za, wiesz, za 5000 zł wychodził i się narażał naprawdę na kalectwo, nie? Słuchaj, właśnie jestem po rozmowie z Różalem i dosłownie co miałem parę dni temu z nim rozmowę, więc trochę też poruszyliśmy właśnie tych tematów wychodzenia i tego, że jak po prostu w takim czymś się jest i poświęciło się temu, no powiedzmy sobie szczerze, życie, to że to nie jest taka łatwa decyzja, no jak się wydaje ludziom z zewnątrz, że ej, już teraz już tam tego, no przecież coś, no nie? I, że to jest jakiś rodzaj, cholera jasna, czy jakiś rodzaj, no to jest totalna pasja, której no... Myślę, że to już nie chodzi tylko o samą walkę, o samo wyjście do tej walki. Myślę, że tu chodzi też głównie o to, co ty będziesz dalej... No stary, no dobra, walka to jest jedno, ludzie widzą walkę raz na pół roku, ale ja się wspinam codziennie na tą górę, na której szczycie jest sama walka. Trenuję, jem, prowadzę się w taki sposób, a nie inny, jestem w tym środowisku. No i nagle ja mam z tego wyjść, nie? Już nie mówię o samym wychodzeniu do walki, tylko nagle mi ktoś przychodzi i mówi: dobra, ty nie bij się, już nie chodź na treningi, nie rób tego i zajmij się czym innym, nie? No to myśmy głównie o tych też treningach rozmawiali z Różalem, że właśnie, że on mówi: kurde, ja tak muszę dzień zaczynać, to jest ja, no tak, potem dopiero mi głowa myśli porządnie. Ja idę do pracy, ja się i ten, a nie co, jak to ma być inaczej. No tak, no to i... Chyba też narkotyk taki trochę. To jest twoje życie takie całe, no stary, robisz to od dzieciaka, nie? I nagle ci ktoś mówi: nie rób tego. I to jest takie, kurwa, no jak mam tego nie robić? No dobra, no... Spróbuję, no i po tygodniu stary depresję łapiesz, bo leżysz w domu i nie wiesz, za co się endorfinki spadły. Endorfinki spadły. Po tym treningu takim każdym ciężkim ja się zajebiście czuję, mimo że to mam co drugi dzień. Co, ja się po spacerze czuję dobrze, a co dopiero jak ktoś jest w swoim prime i robi dobry trening. No. Zaraz ci spada forma, zalewa ci brzuch, nie masz kraty, żyły ci znikają, robisz się, wiesz, plackiem takim i mówisz, no to wiesz, no ciężko z tego zrezygnować, bo to jest nie tylko sama walka, ale... No, tak jak wspomniałem wcześniej, no musisz mieć też ludzi wokół siebie, którzy będą ci w stanie też wypatrzyć, no bo ja sam bym nigdy nie wypatrzył u siebie tego, że się zbliżam do jakiejś niebezpiecznej granicy. Bo naprawdę też przeholować, stary, no zobacz, spójrz na jakichś sławnych, nie wiem, bokserów, którzy mają jakieś choroby od tych przyjmowania tych ciosów, nie wiem, no Andrzej Gołota. No mają, no.
Andrzej Gołota, kurde, człowieku, z nim się nie da porozmawiać, popatrzę na jego wywiady, jakiś Binkowski, nie? No tam jeszcze inne tematy wchodziły u niego chyba w grę, Muhammad Ali. No ty, tak, wiesz, to też może, może, można było tego uniknąć. Klasyka, no nie? Może można było tego uniknąć, wiesz, w pewnym momencie. Ale no to jest to, co też Róża powiedział, że no kurwa, no można tego uniknąć, ale z drugiej strony, no ale to co ja będę robił, kurwa. Niektórzy potrafią się tylko bić w życiu, wiesz. Ja póki co też chyba. No a właśnie, no to, bo to miało być takie moje pytanie, że a jest jakiś plan po walkach? Co się myślisz? Dalej w sporcie zostać? Czy kurde, tak, wiesz? Raczej na pewno w sporcie. No ja akurat jestem na... Zaczynam zaraz drugi rok magisterki. Studiuję zarządzanie na specjalizacji menadżer sportowy. I wydaje mi się, że zostanę w branży sportowej. Dużo mogę po takim, po takich studiach robić. Natomiast bardziej te studia robię, żeby mieć studia i tytuł, bo myślę, że samo, wiesz, zbieram nie tylko jeżdżąc po świecie i bijąc się i osiągając jakieś tam większe, mniejsze sukcesy, zbieram nie tylko puchary i pasy, ale też zbieram znajomości, robię sobie nazwisko, może kiedyś coś z jakimś promotorem zostanę, może trenerem bym bardzo chciał zostać, bardzo chciałbym przygotowywać zawodników, to mi się, myślę, żeby się w tym odnalazł. Lubiłbym to robić pewnie i nawet takich mam kilku gości, którzy... Już na oku. No, nie no, to mam nadzieję, że jeszcze zanim zostanę ten, to dużo czasu minie, takim poważnym, ale na przykład mam kolegów, którzy pomagam się im przygotowywać, czasami robimy treningi do zawodów amatorskich, w narodniku nawet parę razy byłem, im się to podoba, mi w sensie, jest fajne. Być instruktorem takim, wiesz, bo trener, instruktor, to różne rzeczy, być instruktorem jakiejś grupy porządkującej, czy coś, to w ogóle mnie kręci, ale być trenerem zawodników, którzy walczą, jeździć z nimi na galę, to by mi się podobało. Na pewno w sporcie musiał zostać. Jeszcze mam, myślę, 10 lat na to, żeby sobie zbudować więcej tych kontaktów, większe nazwisko sobie zrobić, żeby później dążyć ze sportu, bo nie ma opcji, że ze sportu wyjdę. A znam przykłady, gdzie zawodnicy wychodzą kompletnie ze sportu i pieniądze, które zarobili, inwestują w ogóle, wiesz, firmę teraz sportową otworzyć albo cokolwiek innego. Tak dalej. No. Ja ze sportu na pewno nie, może to być jakieś coś drugie, nie? Drugi mój poboczny biznes, ale myślę, że nawet taki przykład Andrzej Fonfara, to jest gościu, który z bratem pieniądze zarobione w boksie i to nie małe, zainwestował w piękny sposób, otworzył firmy, mają naprawdę potężnie prosperujące w Stanach firmy. Głównie zajmuje się nimi jego brat, bo Andrzej nie umie żyć bez sportu i Andrzej stwierdził, że on chce być trenerem, promotorem, nie? I on ma od groma kasy, zarabiają nie na sporcie, ale Andrzej mimo tego otworzył teraz gym, tak naprawdę jeszcze za pół darmo trenuje ludzi, bo nie ma wielkich nazwisk jako trener, ale on jest tak tym zajarany, on nie potrafi żyć bez sportu i on mimo tego, że mógłby w ogóle nawet już nie wchodzić na salę bokserską, to on tam przychodzi, robi to za darmo, czasem nawet dokłada z swojej kieszeni i on jest, on był u mnie w narożniku raz na walce, jak walczyłem w Chicago, stary, on naprawdę tam latał, skakał, biegał, wiązał tejpy, biegał z tym, biegał z wiaderkiem, z wodą, przykładał mi żelazko takie na siniaki w przerwie, no gościu okay, co to jest żelazko? No takie małe, zimne żelazko przykładasz podczas przerwy na nie wypatrzyłem opuszczycia. Tego. No widziałeś na pewno nieraz, jak bokserom się przykłada gdzieś. Może widziałem lód, że się przykłada, ale... No to lód, a to żelazko jest, to jest kawałek żelaza, to wygląda jak żelazko, a faktycznie takie małe i to jest kawałek blachy, który jest zmrożony i wiesz, ten sam klimat. No i generalnie to jest gościu, który nie potrafi, mimo tego, że radzi sobie poza sportem zajebiście, to nie potrafi żyć bez sportu i jego, cała jego praca to się odbywa w gymie. On przychodzi, prowadzi treningi, prowadzi zawodników i to chce być trenerem. Bo to jest, wiesz, myślę, że ja nie umiem też bez sportu żyć, nie wyobrażam sobie, jak będę stary, to na pewno będę jakiś sport uprawiał. No ale to jest dobre podejście, że okej, okay, to idę teraz, robię magisterkę, jeszcze zdobywam wiedzę. No bo wiesz dlaczego? Bo później bym na pewno już tego nie zrobił. To teraz. No ale to dobrze, to właśnie, no słuchaj, to fajnie, no jak jest dany czas na daną sytuację, to wydaje mi się, że bardzo dobrze, no to, tak to chyba powinno wyglądać, no. No,
też mam wokół siebie osoby, które mi pomogły mnie nakierować w tą stronę. I tak, no. Też bo jest bardzo ciekawy temat, jak jesteś sportowcem. Musisz sobie dobrze dobierać ludzi też wokół siebie, żeby twoja kariera jakoś wyglądała, bo też znam zrujnowane kariery wielu sportowców, no tak, wybranych ludzi wokół siebie, którzy robili wszystko pięknie na sali i w ringu, a wiesz, a zostali, że tak powiem, zniszczeni, wydymali poza ringiem przez bliskich. No to wiesz, tutaj nasz polski ten koszykarz Gordat, dobrze Marcin mówię? Gortat? Gortat, tak? Tak. A co się stało? No nic, on właśnie opowiadał o tym, jak są robione w Stanach fundusze specjalne dla zawodników, bo bardzo wielu zawodników, którzy zarobiło bardzo dużo pieniędzy, na starość źle kończą i się o tym myśli już, żeby po prostu żeby oni nie mieli takiej sytuacji. W kontekście tego tematu zachęcam słuchaczy do zapoznania się z całą historią życia Marka Piotrowskiego, nie? Który jest idealnym przykładem tego, co mówimy. Marek Piotrowski, nasz wielki sportowiec, mistrz kickboxingu, wiele walk w boksie, wiesz, i teraz tak naprawdę został też wysterowany przez osoby pracujące z nimi, przez bliskich. I wiesz, no i Markowi Piotrowskiemu na szczęście jego, wiesz, wśród sportowców, wśród też ludzi w Polsce jest wielka grupa, którzy bardzo go szanują za jego osiągnięcia, mają do niego duży respekt i mu pomagają. No, to jest to, co powiedziałeś, no, taki fundusz by się u nas też przydał, ale no, jest wiele też ludzi z dobrymi sercami, którzy takim osobom pomagają, bo to różnie bywa, to nawet już nie mówię tylko o sportowcach, którzy sami na własne życzenie zaprzepaścili. Słuchaj, ale to tak właśnie czasami jest, no, jak się myśli o walce, o wszystkim, no to też ciężko być omnibusem tutaj, który super, kurde, zainwestował na giełdzie, wiesz, flipował mieszkania, czy chuj wie, co tam jeszcze zrobił, no kurde, no są pewne zasady. Słuchaj, na sam koniec chciałem się jeszcze spytać, a widziałeś taki serial Players? Bo on jest właśnie o menadżmencie sportowym w Stanach. No właśnie dlatego ja lubię czasami się wymądrzyć i ludziom polecić jakiś film czy serial. I Mark Wahlberg go produkował, bo chyba on już się skończył. Grał ten aktor, Boże, jak on się nazywa, Rock, czy no ten taki twardziel. Tak, no, gdzie ja zawsze myślałem, że on jest słabym totalnie aktorem, natomiast w tym serialu w ogóle się okazało, że wcale taki nie jest i że stworzył tam normalnie fajną postać byłego futbolisty amerykańskiego, gdzie to jest też taki hardkorowy sport i właśnie też jest tam odcinek o problemie z głową i o tych sytuacjach. No i właśnie on tworzy taką agencję, gdzie menadżeruje sportowców i gdzie się zajmują tym, żeby tam i zarabiać oczywiście kupę pieniędzy, ale też żeby zabezpieczać ich i tak dalej. No nie? Także taka... Ciekawe? Na pewno sobie wrzucę. Bo Players się nazywa, gracze. Jak wpiszesz jeszcze Players Mark Wahlberg, to ten... Tam, ja nawet nie wiem, czy tego za 3 sezony, czy ileś nie było. Ciekawe, całkiem spoko rzecz. Uważam, że warto obejrzenia. Słuchaj, mam dla Ciebie taki mini gadżet. Nie wiem, czy teraz masz jakieś paprykarz winiego. Taka, wiesz... Szczeciński. No, winiego. No, ale tak, Szczeciński to jest, słuchaj, ja branduję sobie taki klasyczny, dobry szczy, ten paprykarz sobie moim winieniem. A ja wiem, bo... I tyle. No spoko. To chyba jest, można. Nie? Paprykarz jest w porządku i mogę i sobie na pewno zjem. Dobra, walka 20 sierpnia, dobrze pamiętam? Dokładnie, 20 sierpnia, już za parę dni. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Okej. Okay. No tak. Dobra, słuchaj, dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję. I co? Essa.